Zanim namaluję obraz, muszę go widzieć w wyobraźni. W dniu dzisiejszym zainaugurowaliśmy cykl spotkań, które będą się odbywać pod flagą Areny Sztuki. Czymże jest ta Arena Sztuki? Sami do końca jeszcze nie wiemy, ponieważ jest to twórczy ferment, natomiast chcieliśmy stworzyć pewną przestrzeń, w której idee, wartości i wizje będą się konfrontować z rzeczywistością. Będziemy zapraszać na te spotkania mistrzów w swoich dziedzinach i oni będą nam opowiadać o swojej twórczości, o swoim życiu, o talentach, którymi zostali obdarowani, a my będziemy ich wypytywać o to życie, o ich twórczość i mam nadzieję, że wszyscy jedni od drugich będziemy się uczyć na tych spotkaniach. Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się podczas tego inauguracyjnego spotkania z Januszem Lewandowskim, wspaniałym, fantastycznym malarzem. Kolejne spotkanie zaplanowane jest wczesną wiosną, przełom lutego i marca, z Adamem Ferencym. Spotkania będzie prowadzić pani Maja Szewska, znana dziennikarka, redaktorka, poetka. Można z tego wnioskować, że jest pan przeciwnikiem rewolucyjnych zmian w sztuce. Rewolucja nie jest w żadnej dziedzinie życia, nie jest potrzebna. Łącznie z rewolucją bolszewicką. Ja myślę, że chyba każdy rozsądny człowiek ma zawsze poczucie pewnego niedosytu i niewiedzy i ono wynika przede wszystkim z tego, że tak. I zarówno my i nasi przyjaciele chcielibyśmy i dowiedzieć się czegoś więcej o świecie sztuki, ale też mieć możliwość kontaktu z tą żywą sztuką i rozmowy z artystami, tak? Więc wydaje mi się, że zapotrzebowanie na tego typu spotkania i na tego typu wiedzę jest ogromne, czego dowodem jest chociażby to dzisiejsze spotkanie. Jak i szereg innych, które odbywają się w regionie, chociażby wszelkiego rodzaju plenery, które odbywają się tutaj w dworach nadburzańskich. To jest świetny pomysł z wielu punktów widzenia, a przede wszystkim z tego punktu widzenia, który jest moim własnym, że sztuka jest ważniejsza od dydaktyki, od konferencji, od różnych gadułek. Sztuka ma głębszy sens i ma większy wpływ na społeczeństwo. Ta akcja, jak to nazwać, może, czy ten plan, to zamierzenie jest wprost nie do przecenienia. Jest to cudowny plan uwrażliwiania ludzi w regionie i w całej Polsce poprzez telewizję. Gratuluję takiego planu. Maluję, całe życie malowałem tylko i wyłącznie dla siebie. Mowy nie ma, że malował pod kogoś albo dla kogoś. Oczywiście żyję z tego, więc liczę na to, że ktoś może coś kupić. Ale zawsze znajdzie się taka wrażliwość, taki człowiek, który zaakceptuje moje światy w obrazach. Maluję tylko i wyłącznie dla siebie. Wszystko wzięło się z dzieciństwa. Jest jednorodne. Ja się wychowałem jako dziecko na Grotgerze, na Hełbońskim.